Zdrowia, szczególnie dla żołnierzy i weteranów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dlaczego dla żołnierzy i weteranów? No, część społeczeństwa, no to są żołnierze i weterani. Joe Biden jest kandydatem na prezydenta ze strony partii socjalistycznej, no i poszukuje wszelakich wyborców, no i żołnierzy, czy żołnierze będą na niego głosowali. 77-latek z perspektywy weteranów, no to w zasadzie jest jego kampania skierowana do żołnierzy wojskowych, militarnych, klasy militarnej, można powiedzieć, no to jest taka no kiepska, prawie tak samo kiepska jak nominacja Hillary Clinton drugi raz by była. Jako wiceprezydent, no on był wiceprezydentem za prezydenta czerwonego Obamy, no to to było to najgorszy czas dla wojska. Najgorszy czas dla wojska tak jak można pamiętać. I to, że Biden chce jeszcze raz, powiedzmy, kierować między innymi wojskiem, no bo on jest, powiedzmy, marszałkiem, można tak powiedzieć. Prezydent jest dowodzącym sił zbrojnych. No to na pewno żołnierze dostają zimne dreszcze. Biden był wiceprezydentem najgorszego okresu właśnie dla wojskowych, szczególnie ten VA. VA, no to są Veterans Administration, no to jest cały taki zespół, no po prostu, prosto mówiąc, weterani i żołnierze mają swoje wojskowe szpitale, no mają najróżniejsze szpitale, mają we wszystkich stanach różne specjalizacje i tak dalej, ale nie zostawiają ich na pastwę losu. No, bardzo często tam pokazują jakieś filmy bezdomnych, żebraków i tak dalej na ulicach. No to raczej jest 99%, że jeżeli ktoś pisze, że tam był na wojnie i jakieś medale sobie przyczepia, jakieś flagi, czy tam w kurtkach wojskowych z demobilu, no to 99% to jest to, że oni nie byli. Tam ich zbierają, biorą do szpitala. Jeżeli wpadli w jakieś nałogi, to ich tam oczyszczają, starają się wprowadzić ich z powrotem do pracy. No, no wiadomo, dużo ludzi, no żołnierzy wariuje, szczególnie ci ludzie, którzy są na linii frontu. No ale jest dużo żołnierzy, którzy grają w orkiestrach wojskowych, są żołnierze, tak jak w hitlerowskiej armii, którzy obierali ziemniaki i tak dalej. Tak. Ludzie z karabinami biegający po okopach, no to jest, nie wiem, 5-10% tych takich tej bojowej formacji. No ale było parę konfliktów, ilość tych ludzi, którzy tam jak nie zostali zabici, to tam były jakieś wybuchy, nie wybuchy, no to oni później są leczeni. To spora suma z budżetu, z podatków idzie właśnie na to. No ale za Obamy, 8 lat, kiedy on tam był, no to w tych szpitalach wojskowych, no to były afery, jedna za drugą. Ludzie, żołnierze tam czekali na te wizyty do lekarzy, to było przypuszczane, tam część umierała, no bo też byli tam zapomnieni. Ogólnie rzecz biorąc, za Obamy, no to zapuścili to wszystko. No i wiceprezydent Biden, no on był częścią tego całego systemu, który zdziesiątkował, czy wyniszczył wojskowe, siły wojskowe, siły militarne w Ameryce. I to było w tym czasie, to było pierwszy raz, także jak oceniali, czy Ameryka by wygrała z Rosją, no to w tym czasie by nie wygrała. No i oceniali, że w tym czasie, czy by wygrała z Chinami, no to też niekoniecznie. Tak, także jednak czerwony Obama doprowadził do ruiny. No ten cały budżet narodowy to był obcinany. No i przemieniali, można powiedzieć, lemiesze na chleb. No ale przemieniali lemiesze na chleb. Także, że tych ludzi, którzy chleb dostawali, to było coraz więcej, a tych, którzy mieliby walczyć, to było coraz mniej. No i jak rozdawali chleb, no to ludzie, którzy mogliby płacić podatki,
też po prostu przestali płacić podatki i szli powiedzmy na jakieś zapomogi, na zasiłki tego rodzaju. No i po 8 latach tej czerwonej, obamowej administracji, która właśnie zdziesiątkowała wojsko, no i ignorowała wszystkie te militarną tą dobroczynność, czy zasługi, czy to, żeby państwo się odpłacało za to. Trump pierwsze co zrobił, no to podniósł w kongresie budżet, te wydatki, poprawił te wszystkie opiekę nad żołnierzami, jako było to na liście, na jednym z pierwszych 10 priorytetów, które on się zdecydował. No i mówił w trakcie swojej kampanii. To było ogólnie rzecz biorąc jedna z spraw, które on powiedział, że trzeba to wszystko zreperować. No i zreperował. Także Biały Dom nie zapomniał o tym. No i czy teraz jest, czy weterani, czy żołnierze chcieliby głosować na Bidena, żeby uzyskać z powrotem takie traktowanie, jak było za Obamy. No to on jako socjalista, no to jest w zasadzie przeciwko wydawaniu pieniędzy, czy tam pilnowaniu, żeby Ameryka nie dała się zaskoczyć. Było bardzo dużo najróżniejszych tych debat pomiędzy kandydatami. Tych kandydatów to tam było z 14, z 18 osób. No, od oceanu do oceanu, poprzek całego kraju. No i wszyscy ci, którzy zwracają uwagę na te sprawy weteranów, no to zauważyli, że tam w ogóle nie było rozmowy na ten temat. Nawet Pete Buttigieg, no on był weteranem, no ale to on był 36-letni homoseksualista, był w wojsku, w zasadzie zagryzi piórka, przepychał tam jakieś papiery, odsłużył tam rok, czy dwa, czy trzy, pojechał w miejsce konfliktu, no ale to też gdzieś tam był z tyłu, no chwalił się, że tam przejechał przez linię frontu czy coś, no ale po prostu jako człowiek, który żony nigdy nie będzie miał, no i dzieci swoich, czy no, jeżeli kupi albo zapłaci za urodzenie, to będzie miał. No ale on zrobił sobie z tego karierę. Słodka powiedzmy, słodki żołd żołnierza. No ale jako homoseksualista jakoś ani tam na pewno nie pasuje, nie ma tego temperamentu i tak dalej, i tak dalej. Także on nie reprezentuje wojskowych. No i nawet on rozmawiał o wszystkim, rozmawiał o homoseksualistach, o głodnych, o równości, o reparacjach, ale o żołnierzach nie rozmawiał. No Biden tak samo nigdy nie zaproponował, czy nie mówił na temat tych dobroczynności państwowej w stosunku do żołnierzy, pomimo że jego syn, no też był weteranem w marynarce. No ale to również poszedł na krótki okres czasu do wojska, żeby sobie poprawić papiery, czy po prostu mieć parę lat, no oczywiście ograniczonego życia, no ale to jako taka kariera wojskowa wielu ludziom to pasuje. I wszyscy weterani, no i obywatele zastanawiają się, czy Biden zrobi to teraz, podniesie jakąś ważność tych sytuacji żołnierskich czy weteranów na jakiś wyższy poziom. No i wiadomo, że weterani nie mają co się spodziewać, że Biden tym się zainteresuje. No i teraz Biden musi wybrać sobie wiceprezydenta, tak jak Biden był wiceprezydentem Baracka Obamy, no to teraz Joe Biden teoretycznie. Biden nie wygra, no nie wygra z Donaldem Trumpem, to jest na 99%, no ale ta procedura, ten cały ten cyrk, cały ten maskarada czy teatr musi być zrobiony.
No i czy on by wybrał kogoś na wiceprezydenta, który by z priorytetem byli właśnie żołnierze czy weterani. No i w zasadzie można powiedzieć, że nie ma nikogo takiego. Nie ma nikogo takiego, jeżeli popatrzeć na tych, którzy byli kandydatami na prezydenturę, czyli jednych z tych tam z 18. No bo to socjaliści, demokraci, no to wojsko nie jest na czele ich myśli politycznej, można powiedzieć. Biden, Bernie Sanders, drugi staruszek komunista, no on to zawsze się tak lawirował i ślizgał, to czasami właśnie wspominał weteranów i żołnierzy, no ale w zasadzie, kiedy był nawet majorem, prezydentem dużego miasta Vermont, no to nic konkretnego nie osiągnął, nigdy nie było to częścią jego kampanii prezydenckiej. Pocahontas, czyli Elizabeth Warren, to jest polityczka z Massachusetts, to ona w ogóle nigdy nie zwracała uwagi, ona była profesorką, także z natury jako humanistka i cwana polityczka po prostu nienawidzi wojska, uwielbia, kocha socjalizm, ale wojsko to jest najdalsze. Jeździła 120 dni ze swoją książką, ze swoimi propagandą, kampanią polityczną, no ale nigdy nie zawitała ani do żadnego szpitala, ani nawet nie wspomniała kiedykolwiek o żołnierzach. Kamala Harris, no to jest hinduska, która się urodziła na Jamajce i jest brązowa, no ale nie jest murzynka. No i ona tak samo jest. Paliła marihuanę, jest taką lewaczką, no jak Klobuchar, no też w zasadzie o weteranach nigdy nie dyskutowało. Ten Buttigieg, czy zrobi priorytety dla weteranów? No tak jak wspominałem, jako homoseksualista on ma na pierwszej liście wszystko, ale nie weteranów. Nigdy się na tym nie koncentrował, ani nie opowiadał, ani nie podkreślał. Także takie pytanie zostaje, dlaczego weterani mieliby popierać Bidena? No i odpowiedź jest, że w zasadzie, że weterani popierać jego nie będą. Wszyscy ci socjaliści, demokraci, no to będą głosowali po linii politycznej, no ale ta część, nawet jeżeli wojskowa, militarna, która się deklaruje powiedzmy jako demokraci, no to jest nadzieja, że po prostu zmienią swoje światopoglądy, zarejestrują się w tych swoich miastach, miasteczkach, wsiach i innych regionach jako republikanie, no i będą głosować konserwatywnie, czyli Bóg, honor i ojczyzna, nie socjalizm, czyli podatki, skrobanki i wykańczanie społeczeństwa. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.